Niech smaży się w ogniach mrocznego Atrumen Nyktos, każdy ten, który nie czci demona z pomestumi sa słowami. Mestoi suminta etrumis horchista alas osmonta sa stuminomi seitum staumeno. I każdy ten, kto nie posiada w umyśle swoim znaku ta zakusy. Nie czci żadnej innej wiary, albowiem każda inna wiara jest fałszywa. Każdy, kto posiada wiarę inną niż ty, niech usłyszy od ciebie słowa. Astem monos atrosin monitas nestu wisoku monitetasis. I niech zostanie mu przekazany znak casymin, który będzie nosił w sercu swoim. Wyrwij serce temu, kto nie posłucha słów twoich i nie przyjmie znaku tego. Zjedz serce jego, a na jego ciele postaw znak ogień, a wtedy demon tronios wynagrodzi ci to. Nie próbuj porzucić wiary swojej, albowiem gniew demona Simotesratuma będzie wielki, jak wielkie było zło dokonane w imieniu twoim. Przybędzie do ciebie demon Xixum Nomosisum i zabierze umysł twój i serce twoje do mrocznego Atrumen Nyktos, a ciało twe pożre, abyś doznał bólu i cierpienia wielkiego. Umysł twój napełni się grozą i strachem, a serce twoje wypełni przerażenie i nienawiść demona Posimotrona Sumina, która sprawi, że będziesz cierpiał przez długi czas. A gdy kara twoja dobiegnie końca, powiedz: Barinos minosemax isomokulunes nonum etaras seneta somnum pisomonot sames sodom archonhin notisasem. Wtedy dane ci będzie ciało, abyś mógł wrócić do świata swego. Czyń zło w dalszym życiu swoim i nie próbuj więcej porzucać wiary swojej, gdyż powtórne ujrzenie demona Xixu in nonosisuma pozostawi twój umysł i serce twe w mrocznym Atrumen Nyktos, a pożarte ciało twoje będzie trawione wiecznie i wieczne będą strach, groza, przerażenie i nienawiść demona Posimotrona Sumina, ból i cierpienie znoszone przez ciebie. Umacniaj wiarę swoją dokonując zła i przekazując nienawiść innym, którzy są tego godni. Kiedy już wiara twoja napełni serce wszystkich i wszystko i nie będzie już nikogo, kto by nie czcił demona Atomita Nosuma, będzie to czas panowania zła i nienawiści na zawsze. Narysuj wtedy znak Tesa z górą ku północy i powiedz: Widok sumonem pisantosum ksimonemonitopesysum urtinopticus monestusis atranak noisteox i kuminardysofum. Ujrzysz wtedy wielką ciemność, a świat twój zadrży. Przybędzie demon Anitox i Tominum, otworzy umysł i serce tobie i wyznawcą twoim. Pożre on wszystkich tych, którzy nie są godni powitać na świecie swoim wszystkie demony zła i nienawiści. Witając demony te narysuj znak Hidonon i Santru i powiedz wraz z wyznawcami swymi: Trox Ixumone Setroninos Susarto Trimonusu Teitore Anosum Vamonos. A wtedy zło i nienawiść zapanują na zawsze.